To też jest oszustwo. Nie mam najlepszej przyjaciółki. To jest taka manipulacja. Samo nie w ogóle też jest często jakąś formą uzależnienia. Dla mnie to się już staje trochę jak jakaś sekta. To jest mocne pytanie. Hej, cześć, dzień dobry, witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Wykorzystuję jeszcze resztki światła dziennego i zapraszam was na Spicy Q&A. Co jakiś czas nagrywam takie odcinki z update'em, niektóre pytania się będą powtarzać, więc możecie sobie zobaczyć, jak to się zmieniało na przestrzeni filmów. I pytania są oczywiście z Instagrama, także polecam mnie tam śledzić, bo czasami właśnie wrzucam okienko i ostatnio nawet dosyć często. Czy zostałaś kiedyś oszukana przez internet? Tak, zostałam oszukana nawet wiele razy w internecie. Nie mówię tutaj tylko o takich oszustwach finansowych, natomiast finansowo to chyba raz tak bardzo poważnie. Nawet jest o tym osobne story time na moim kanale, to było na 1700 zł na Vinted. Tutaj was odsyłam do niego, macie miniaturkę, ale wzięłam swoją lekcję z tego i już nie popełniam takich błędów, jakie wtedy popełniłam. A jak chodzi o jakieś inne oszustwa, no to na przykład nie wiem, czy to można zaliczyć do tej kategorii, ale poznawałam kogoś, umawialiśmy się, ta osoba nie przychodziła, przestawała się odzywać, więc w jakiś sposób to też jest oszustwo. Tak naprawdę powiem wam, że codziennie jesteśmy oszukiwani oglądając internet, tylko to nie są takie poważne oszustwa, ale wszystkie reklamy, jakieś polecajki szczere influencerów, czy nawet zdjęcia przerobione, które widzimy, to są w jakiś sposób oszustwa. Więc każdy z nas został oszukany, tylko zależy na jaką skalę. Czy jesteś pracoholiczką, czy bardziej leń? To jest dosyć ciężki temat. Na pewno nie jestem leniem, natomiast słyszałam to wiele razy jako dziecko. Byłam po prostu neutralna, myślę. Ale te komentarze sprawiły, że wpadłam w OCD i zaczęłam bardzo na przykład obsesyjnie sprzątać, kompulsywnie, obsesyjnie. Potrafiłam wywalać kilka razy dziennie wszystko z szafy i układać od nowa, żeby było w idealną kosteczkę. I jak chodzi o pracę, to ja sobie z tego nie zdawałam sprawy, ale jak przyszłam do ośrodka, to zdiagnozowali mi, że tak powiem, nieoficjalnie, pracoholizm. Nie uważam się za pracoholiczkę, bo dla mnie też gdzieś ciężko jest myśleć o tym, czym się zajmuję, skoro sprawia mi to frajdę i lubię to robić jako praca. Dla mnie, no nie wiem, pracoholikiem może być osoba, która ma 15 firm, pracuje na parę etatów, a nie ja. Ale może to jest w jakiś sposób umniejszanie sobie i chorobie, usprawiedliwianie się, nie wiem, mechanizm iluzji i zaprzeczeń, nie mam pojęcia. Nie uznaję się za pracoholiczkę, natomiast na pewno nie jestem osobą leniwą i to widzę już, bo wcześniej uważałam, że nadal robię za mało, mimo tego, że na przykład spałam 2 godziny dziennie, żeby pracować w nocy. Jakiej jesteś orientacji? Więc to jest w sumie taki temat, który cały czas się gdzieś u mnie waha i ja nie jestem jeszcze pewna na 100%. Natomiast mi się wydaje, że ja jestem jednak heteroseksualna. Na pewno nie jestem homoseksualna. Nie wiem, czy biseksualna. Myślę, że biseksualna też nie jestem. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne orientacje. Ja bym siebie określiła jako heteroseksualna, ale tak naprawdę ciągle to eksploruję. Ta odpowiedź się chyba nie zmienia na przestrzeni tych odcinków. Mam takie wrażenie, że cały czas mówię to samo, bo no bo tak jest i jeszcze tego nie odkryłam w 100%. Ja jestem też długo singielką, ale nie jestem zamknięta na relacje, tylko po prostu jeszcze nie poznałam odpowiedniej osoby. Ile masz najlepszych przyjaciółek, jak się nazywają? I pewnie zastanawiacie się, co to pytanie do cholery robi w odcinku ze spicy pytaniami. Nie wiem, choć się domyślam. Natomiast jest to normalne pytanie, ale moja odpowiedź może być trochę spicy, bo nie mam najlepszych przyjaciół, ani najlepszej przyjaciółki. Mam przyjaciół, natomiast nie są to najlepsi przyjaciele. Nie mam bestii. Bardzo bym chciała. Natomiast ja też mam problem trochę w budowaniu relacji. Wynika on z tego, że nie jestem w stanie się w 100% zaangażować. Mam takie wrażenie. Wiem, że to bardzo osobiste pytanie, ale dlaczego już nie chodzisz do kościoła? Ja chyba odpowiadałam już w którymś filmie na ten temat. Ja jestem osobą wierzącą. W kwestii wiary nic się u mnie nie zmieniło. Dalej jestem katoliczką. Natomiast jak chodzi o chodzenie do kościoła, przestałam chodzić do kościoła z jednego w sumie prostego względu, a no mianowicie dlatego, że nie zgadzam się z tym, co się tam odpierdala, jak kościół jest łączony z polityką. Mam nadzieję, że teraz ówczesną władzą to się trochę zmieni. Chciałabym bardzo, ale no po prostu nie popieram tego, jak wiecie, idę do kościoła, a tam są jakieś propagandowe, polityczne poglądy wygłaszane. I nawet jak to nie jest mówione wprost, to po prostu to jest taka manipulacja. I nie podoba mi się to, bo kurde, no ja wierzę dla Jezusa, dla Boga, a nie dla księdza, czy dla partii politycznej. I dla mnie to się już staje trochę jak jakaś sekta. Może
że to jest kontrowersyjne, co powiem, ale no nie podoba mi się, w którą stronę to zmierza, więc po prostu się od tego odcięłam. Natomiast jak chodzi o wiarę, to się nic u mnie nie zmieniło i może dla wielu z Was, którzy też są wierzący, to się wyklucza, że okej, nie chodzisz już do kościoła, nie chodzisz do spowiedzi, to jak możesz się nazywać katoliczką? A no mogę, nawet nie nazwałabym się niepraktykującą, bo jak chodzi o modlitwę, czy moje rozmowy z Bogiem, czy naszą relację, to ona jest jakby cały czas taka sama, bo wiara jest dla mnie bardzo istotna, tylko po prostu nie ma tutaj instytucji kościoła i tyle. I ja wiem, że dla niektórych to się wyklucza, ale no to jest moje życie i dla mnie to się nie wyklucza. W takim razie, co jesz na co dzień? Bo tych produktów, które musisz wykluczyć z diety, jest bardzo dużo. Może się wydawać, że nic nie jem. Na pewno! W sensie, że mam tak dużo tych wykluczeń, że no nie wiem, jem tylko ryż. Ale nie, słuchajcie, bo jest bardzo dużo tych produktów, które ja mogę jeść. I nauczyłam się już też żyć w ten sposób. Także powiem Wam tak na szybko, co na przykład mogę. Więc mogę jeść chudy nabiał, jakieś chude sery, na przykład mozzarella light. Aha, nie mogę, podkreślam. Jeszcze jeść jajek i sera żółtego i mleka od krowy. Także tak, mogę mleko roślinne, nie wiem, jakieś jogurty, jakieś kaszki, jakieś pudingi, budyń, kisiel, kaszemanna, ryż biały, rozgotowany, makaron rozgotowany, biały albo ryżowy, kasza jaglana, kasza jęczmienna, ta jasna, ziemniaki, bataty, gotowane warzywa, to tak, buraki, korzeń pietruszki, dynia, marchewka, seler ewentualnie, ale nie za dużo. Aktualnie mogę już pomidory, ale bez skórki i malinowe i słodkie. Czasami mi się zdarzy zjeść jakieś surowe warzywa, ale rzadko i w małych ilościach. Z owoców to banany, kaki, mango, ale muszą być dojrzałe. Sezonowo mogę jeść więcej, ale muszą być właśnie dojrzałe i słodkie. Z mięsa, no to musi być mięso na parze albo pieczone ewentualnie, ale też nie za dobrze je toleruję, raczej na parze albo po prostu na patelni z wody. Kurczak, indyk, jakieś chude ryby, których nie lubię, krewetki, szynka z kurczaka, niby łososia, nie mogę, ale czasami jem wędzonego na zimno, nie powinnam, ale tak, awokado, masło, jasne pieczywo, bułki, jakiś chleb z twardą skórką, to też średnio, jajka na miękko niby, ale ja po prostu nie lubię na miękko, wolę takie na pół twardo, a one już mi szkodzą, serek śmietankowy taki do smarowania, kakao, dżemy, jakieś przetwory, musy owocowe, no herbata słaba, czarna, owocowa, jakieś ziołowe. Nie mogę jeszcze pić napojów gazowanych, soków, kawy, mocnej herbaty, a mogę na przykład właśnie słabą herbatkę, mogę kawę inkę, jakiś kompot ewentualnie, o, jakieś kluski śląskie, kopytka, tylko wiadomo, że to bez żadnych sosów i tego typu spraw. Śmietany też nie za bardzo, ale zupy, no to jakiś rosół, ale też na chudym mięsie, czy jakieś zupki warzywne. Średnio toleruję na przykład kalafior broku, to tak nie za bardzo, nawet gotowane. Leniwe mogę, o, leniwe lubię, jakieś pampuchy, w sensie kluski na parze, tortille, takie wiecie, chodzi mi o placki tortilli, wafle kukurydziane, nie mogę, znowu mi się przypomniało, chipsów, wiadomo, frytek, fast foodów, croissantów, bo to też tłuste, no jakieś płatki śniadaniowe chyba bym mogła, ale ja po prostu nie przepadam. No i jak chodzi o słodycze, to mogę, ale nie w dużej ilości i nie wszystkie, ale na przykład jakieś ciasteczka, ciasta, to spoko. No i oczywiście alkoholu nie mogę, ale ja też jestem abstynentką z wyboru. Ja w ogóle nigdy nie piłam alkoholu, nie paliłam po prostu. Borykasz się z problemami hormonalnymi bądź z jelitami? Także w ogóle to jest mega ciekawy temat, moi drodzy, bo ja po tym nawrocie w 2020 roku miałam bardzo duży problem, żeby ta miesiączka wróciła. Ona mi nie wracała w długo, nawet jak miałam normalną wagę. I chodziłam do ginekologa, bo hormonalnie i w ogóle badania krwi wychodziły dobrze. To było dziwne, bo miałam też normalną wagę i właśnie hormony, on mi zlecił jeszcze jakieś dodatkowe i wszystko było w normie, a tej miesiączki nie było. Tak naprawdę on mi powiedział potem, że ja to blokuję psychicznie i że to stres. I to jest dziwne, ale faktycznie mogło tak być. I wszystkie, nawet miałam jakieś specjalne USG robione, żeby zobaczyć, o co chodzi, i wszystko wychodziło w normie, jakby somatycznie, fizycznie. Jako dziecko miałam problemy hormonalne, jak chodzi o niedoczynność tarczycy. Tylko, że to była taka sprawa w sumie dosyć nieprzyjemna, bo potem się okazało, że tak naprawdę ich nie miałam. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bo się zmieniły normy rok później i ja brałam Eutyrox przez rok niepotrzebnie. I to też na pewno wpłynęło trochę potem na to, że miałam te hormony rozregulowane.
więc zrobiłam po prostu badania krwi, tam się okazało, że chyba FT3 albo FT4 miałam obniżone, nie pamiętam już dokładnie, któryś z tych wskaźników. Rok później, bo byłam pod opieką endokrynologa i rok później się zmieniły normy i się okazało, że już nie mam niedoczynności tarczycy. A brałam ten lek. On jest dosyć silny, jest na receptę. No i w ogóle miałam wtedy tylko 11 lat, więc to było dosyć wcześnie. Natomiast aktualnie nie mam problemów hormonalnych, jak patrzyłam, no to te badania tarczycowe, bo co jakiś czas sobie robię w ogóle krew, badam dosyć często, ale te też czasami sprawdzam, no to są ok w normie. A jak chodzi o problemy jelitowe, no to ja się leczę na układ pokarmowy tak naprawdę od lat, więc tak, no mam jakieś tam problemy jelitowe, ale głównie to są problemy z żołądkiem, z wątrobą i trzustką, a jelita to tak dodatkowo. Ja też reaguję bardzo somatycznie na niektóre stresowe sytuacje i na przykład właśnie miewam biegunki wtedy. Jak pokonać myśli o samo... Zrobiłam to już raz i mam ochotę na więcej. To jest mocne pytanie i ja jedyne, co mogę tutaj poradzić, to tak naprawdę skonsultować się ze specjalistą, ponieważ jest to bardzo poważny problem. Samookrwianie w ogóle też jest często jakąś formą uzależnienia, więc ja na twoim miejscu po prostu bym się wybrała do specjalisty, bo myślę, że sama sobie z tym nie poradzisz. Jesteś w związku? Nie, jestem aktualnie singielką, nie szukam celowo miłości, relacji, natomiast jeżeli jakaś się natrafi, przytrafi, to jestem z tym jak najbardziej okej. Mogłabym być w związku, ale nie jestem. I nie wiem, czy jestem gotowa, ale jeżeli poznam odpowiednią osobę w odpowiednim czasie, albo nawet w nieodpowiednim czasie, to myślę, że samo to się wszystko ułoży. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że byliście ze mną w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie mi łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale i zapraszam też na moje dwa konta na Instagramie, dwa konta na TikToku, na Pinteresta, na Vinted, na podcast, na Spotify'u. Kocham was bardzo. Ten, kto dotrwał do tego momentu, pisze komentarz o treści słońca i widzimy się za parę dni ponownie na moim kanale. Pa, pa!